Po południu, po pożywieniu, witam ja, Miłosz Brzeziński, witam DJ Bary, który gra tam w kącie, ale jest on zapowiedzią rzeczy, które będą się działy tutaj jeszcze później. Właśnie. Witam na jesiennej konferencji The Projektu. Proszę Państwa, teraz wydarzy coś się wyjątkowego. Wyjątkowego dlatego, że po pierwsze uważa się, że jedyną, właściwie mówić tak potocznie, jedyną stałą rzeczą w biznesie jest zmiana. I kto siedzi obok drogi do sukcesu, może co najwyżej zostać ochlapany błotem. W związku z tym chciałbym zaprosić Was do wysłuchania, no można powiedzieć, jednych z najtęższych umysłów polskiego biznesu w Polsce, którzy pokazują, że gry napędzają biznes, biznes nakręca gry. Zresztą sami zobaczcie, że największe biznesy odbywają się na zasadzie połączeń, więc jeżeli zamierzacie robić tylko jedną rzecz w życiu, to pewnie będzie to za mało. Łączy się telefony z kamerami, laptopy ze wszystkim, czym się tylko da, biżuterię z aparatami fotograficznymi, wszystko ze wszystkim. Młodzież gimnazjalna przestała nosić zegarki. Nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, ponieważ używanie urządzenia, które ma tylko jedną funkcję, jest stratą miejsca. W związku z tym pozwolę sobie zaprosić, żebyście wysłuchali tej prezentacji, dowiedzieli się, co mają do powiedzenia, także między wierszami, no, twórcy jednej z największych growych potęg w kraju. Zacznę od Marcina Iwińskiego. Zapraszam i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nic z tego nie zrozumiałem, więc postaram się teraz opowiedzieć o Optimusie troszeczkę prościej. Tak naprawdę dzisiaj nie powinno mnie tu być, ponieważ złożyłem rezygnację z funkcji członka zarządu grupy Optimus, ale dzisiaj złożyłem rezygnację z rezygnacji. Ona została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, w związku z tym oficjalnie potwierdzam, że jednak nie rezygnuję. Jednocześnie nastąpiła też druga zmiana w zarządzie. Optimus ma prezesa, jest to osoba współtworząca firmę, osoba części z Państwa już na pewno znana. Chciałbym zaprosić Adama Kicińskiego. To chyba nie działa. O, już działa. Dzień dobry Państwu. Cześć Marcinie. Podczas tej krótkiej prezentacji opowiemy z Marcinem o tym, co udało nam się w Optimusie zrobić w tym roku, co osiągnęliśmy i do czego to wszystko prowadzi, jaki mamy cel. Zaczynaj, Marcinie. Dobrze, więc tak może chronologicznie, ponieważ komunikaty giełdowe nie są dla wszystkich do końca czytelne. Przyznam się, że niektóre dla mnie też nie. To Adam je czyta i mówi mi, co tam jest. I Kasia tutaj z Rady Nadzorczej też. Chcieliśmy pokazać Państwu w taki chronologiczny sposób, co zdarzyło się od ostatniej konferencji, od konferencji wiosennej. I na końcu podsumować, w jaką stronę idziemy, czemu to wszystko służy. Więc od początku, co się wydarzyło. Reorganizowaliśmy, sprzątaliśmy. Pierwszym punktem jest tutaj sprzedaż oddziałów czeskich, oddziału słowackiego i węgierskiego. Te spółki nie dawały nam szans na wzrost. To są bardzo trudne rynki od strony detalicznej, jednocześnie małe. Koncentrujemy się w 100% na rynku polskim. No i tutaj już część z Państwa, jeśli oglądała wcześniejszą prezentację Michała Gębickiego, wie, czym się możemy pochwalić i jak wspaniałe tytuły mamy na przyszły rok. W maju nastąpiło też pełne formalne przejęcie CD Projektu, grupy CD Projekt przez Optimusa. Oraz jeszcze jedna też dość istotna rzecz, ostatnie 20% udziałów Gram.pl, 80% sprzedaliśmy wcześniej w spółce Action, te 20% przeszło w ręce spółki Action, tak więc Gram.pl od maja jest w 100% pod kontrolą firmy Action, z którą współpracujemy, o tym też za chwilę i będziemy mieli bardzo fajne newsy z tym związane. Tutaj jeszcze taka kwestia techniczna, tego nie widać oczywiście z zewnątrz, natomiast po prostu ogromna praca została włożona przez nasz wspaniały zespół w przygotowanie prospektu, ultra szybkie przygotowanie prospektu. Wiem, że była to praca ciężka, bo długo siedzieli, ja w niej nie uczestniczyłem, z czego się bardzo cieszę i jeszcze raz dziękuję zespołowi. Akcje zostały dopuszczone do obrotu w sierpniu. Następnie wrzesień, Adam, to już chyba ty. Ja opowiem, co się działo potem, ponieważ to ja byłem głównym prowadzącym te tematy. We wrześniu podpisaliśmy umowę inwestycyjną. Ta umowa pozwala na dokapitalizowanie spółki, o tym jeszcze za chwilę powiem parę słów, i pozwala na oddłużenie spółki Optimus.
czy całej grupy Optimus. W listopadzie podpisaliśmy bardzo ważną ugodę. To jest ugoda z Abecedatą. Abecedata miała prawa do objęcia prawie 19 milionów akcji, natomiast ugoda zredukowała tę ilość do 5 milionów akcji, czyli rozwodnienie będzie dużo mniejsze. Bardzo nam na tym zależało. I to jest umowa, która zamyka rozdział, w którym my emitujemy akcje. Na dzień dzisiejszy spółka nie przewiduje dalszych emisji. To jest wszystko, co chcieliśmy zrobić w tym obszarze. Oczywiście, co przyszłość przyniesie, to zobaczymy, natomiast na dziś, podkreślam, żadnych emisji nie przewidujemy. No i side effectem bardzo ważnym tej umowy jest to, że Marcin zdecydował się jednak pozostać ze spółką. Mój brat też deklaruje, że będzie w spółkę wspierał, a gdyby tej ugody nie było, to nie wiadomo, jakby te losy się potoczyły. I w grudniu, to jest jeszcze przed nami, ale zakładam, że to jest ruch techniczny, planujemy formalne połączenie CD Projekt Investment, to jest spółka holdingowa grupy CD Projekt i ta spółka połączy się z Optimusem, co wprowadzi już pełen ład korporacyjny i uporządkuje strukturę grupy. To znowu brzmi bardzo skomplikowanie, ale generalnie upraszczamy po prostu. Teraz podsumowanie roku już nie w ujęciu kalendarzowym. Można powiedzieć, że dla Optimusa rok 2010 to był rok totalnej transformacji. Spółka ma zupełnie nową tożsamość. W tej chwili 100% działalności biznesowej Optimusa stanowią spółki z grupy CD Projekt. Ze starego Optimusa zostało niewiele. Biznes Optimusa to jest biznes CD Projektu. W efekcie umów, o których mówiłem, czyli umowy inwestycyjnej z września i ugody z Abecedatą, mamy szansę, czy planujemy pozyskać ponad 27 milionów kapitału. To jest kwota i to jest kapitał w gotówce, która pozwala nam zrealizować nasze marzenia, zrealizować nasze plany. W związku z tym możemy śmiało startować z projektami, które chcieliśmy wystartować. Do tego na koniec roku, o tym już wspominałem, nastąpi pełna integracja operacyjna pomiędzy Optimusem i CD Projektem. I drugi obszar związany z transformacją to jest obszar zarządzania spółką. Po raz pierwszy od dość dawna Optimus będzie zarządzany przez właścicieli. Właściciele CD Projektu i menadżerowie CD Projektu będą w posiadaniu ponad 44% akcji i to są ludzie, którzy będą tą spółką kierować. I to są ludzie, którzy skierowali CD Projektem od 16 lat. W związku z tym jest to doświadczona i zgrana kadra zarządzająca i liczymy na to, że ta kadra poprowadzi spółkę dalej w kierunku dalszego rozwoju. No i co ważne, mamy jasną strategię na kolejne lata. Jest to kontynuacja strategii CD Projektu. CD Projekt zawsze wiedział, co chce robić. O tym będzie za chwilę, jaki mamy cel. I CD Projekt ma już szereg sukcesów na koncie i liczymy, że w przyszłości będziemy osiągali kolejne sukcesy. Dobrze, więc podsumowując to, co powiedziałem na początku, ja i Adam, przez ten ostatni rok, a tak naprawdę dwa lata, zbudowaliśmy fundamenty zarówno organizacyjne, jak i finansowe do dalszego dynamicznego rozwoju. Jesteśmy skoncentrowani na kluczowych obszarach biznesowych. Na dole Państwo widzą CD Projekt Dystrybucja, to jest spółka polska. Tutaj była prezentacja wcześniej, Michał Gębicki myślę, że w dość konkretny sposób zarysował, dokąd chcemy iść i naprawdę mamy fenomenalne tytuły na przyszły rok. CD Projekt Red o Wiedźminie drugim, za chwilę o kolejnych przełomowych rzeczach. To produkt globalny i nasza ekspansja na rynku globalnym. Oraz GOG.com, czyli nasza ogólnoświatowa dystrybucja gier metodą po kabelku, czyli cyfrowa. Mamy precyzyjnie określony cel, czy też cele dla konkretnych spółek, które chcemy osiągnąć, więc myślę, że zamknęliśmy bardzo ważny etap i podsumowując frazą ze Star Warsów, czyli Gwiezdnych Wojen, jesteśmy gotowi do skoku w nadprzestrzeń, proszę Państwa. I takiego skoku proszę od nas oczekiwać. Nasz cel, o którym już mówiliśmy wcześniej, natomiast teraz mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jesteśmy do niego gotowi, to jest stanie się prawdziwie globalną polską firmą, pierwszą na rynku elektronicznej rozrywki. Chcemy, żeby nasze produkty i usługi, czyli zarówno gry, jak i cyfrowa dystrybucja, były rozpoznawalne przez klientów na całym świecie, cieszyły się popularnością. I myślę, że dużo już nam się udało zrobić, ale jeszcze więcej przed nami. Za chwilkę zobaczą Państwo prezentację tego, co przygotowaliśmy na dzisiaj
dotyczącego Wiedźmina II, a także super niespodziankę w kwestii GOGA. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To, co się będzie działo, to i za chwilę, a musi się odpowiednio sprzęt nagrzać i państwo się musicie nagrzać, jest wydarzeniem, rzecz by można, wyjątkowym. Po pierwsze jest torpedą, która pokazuje, że nie tylko gry robi się w taki sposób, żeby miały odpowiednią liczbę FPS-ów, żeby loadingi trwały krótko, żeby joypad, jeżeli jest na konsolę, został dobrze obłożony i żeby potem recenzenci mieli o czym pisać. Gry robi się, właściwie można powiedzieć, jak taką kulę do burzenia betonu na budowie. W taki sposób, że jak duży projekt zostanie uruchomiony, to już go nic właściwie nie powstrzyma. Mówią, że jeżeli chodzi o strukturę myślenia między optymistami a pesymistami, nie ma różnicy, bo obie te grupy ludzi wiedzą, że życie stoi do nich otworem, tylko że pesymiści wiedzą, co to za otwór. Akurat w tym konkretnym przypadku właściwie nie ma pesymistów i optymistów, dlatego że jeżeli produkt jest dobrze zorganizowany i dobrze uruchomiony i w odpowiednie miejsca na rynku przesunięty, to sami zobaczycie, jak wielką armią zbawienia on uderza. Więc właściwie nie ma gdzie go podciąć. Stąd też ta prezentacja, której będziecie za chwilę świadkami, która się zacznie, która moim zdaniem jest zupełnie czymś wyjątkowym. Mam nadzieję, że długo jeszcze takiej nie zobaczycie. Jest też wskaźnikiem dla was, jak robić, jak wziąć w tym udział. Ponieważ, umówmy się, jeżeli zostanie o tym dobrze napisane, to cała armia młodych ludzi będzie wiedziała, że chce być dziennikarzami growymi, bo jest to najfajniejsza rzecz na świecie. Panie później. Można się spotykać z kim chce i rozmawiać z kim chce jak najbardziej. Po drugie, bierzecie udział w czymś wielkim, ponieważ no, wyrośnie armia ludzi, którzy będą chcieli się zajmować i marketingiem, i kontaktami z zagranicą, i będą mobilni, i będą robili masę różnych rzeczy, dlatego że projektowanie gier nie polega też wyłącznie na tym, że siedzi się i paca w klawiaturę, tak żeby działało, i przestawia po 50 razy skrzynkę, żeby się nie zbagowała. To też mam nadzieję, że będziecie patrzeć także, tak jak powiedziałem poprzednio, między wierszami na to, co się dzieje. Że będziecie zadowoleni wyjątkowo z tego. We're going to talk in English in a few seconds, in a few minutes. Hope. Let's see, what's the time? 7 minutes less. So be patient. I zobaczymy, co się wydarzy. Czy panowie chcą coś dodać? Ach, miałem przypomnieć o Robercie. Podeszła do mnie dziewczyna Robert w przerwie. Dziewczyna Robert, która organizuje wywiady, ona ciągle tam jest i czeka. Jeżeli państwa kajeciki jeszcze nie są pełne, na taśmach zostało trochę miejsca, na pendrive'ach i różnych innych, jak najbardziej należy inwigilować gości, ponieważ wiadomo, że tutaj mogą powiedzieć to, co mają poukładane. Należy ich doprowadzić do takiego stanu przed mikrofonem, że zaczną się denerwować, nie będą myśleli, co mówią, będą próbowali powiedzieć cokolwiek i wtedy będzie się miało ekskluzywy na swoje media.